prywatnie też bardzo wysoce rośnie, kiedy widzę właśnie tu to laboratorium, ponieważ ja wywodzę się z nauki. Ja zaczynam swoją drogę zawodową właśnie w nauce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Dlatego to jest bardzo takie sympatyczne i przyjemne, tym bardziej, że Państwo będziecie pracowali na styku nauki i biznesu. To w obecnym czasie no, bardzo istotna sprawa. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Trzeba swój głos. Proszę, proszę, goście, goście. Ja już widziałam wielokrotnie. Proszę, proszę, przyjdźmy. Co ja tu robię? Witam. Cześć, no chodź, chodź. To poszło, dzień dobry. Jeszcze raz zmienię. Ja jedną
najpierw zacznijmy, wróćmy w zasadzie do immatrykulacji. Dlaczego to jest takie ważne dla każdego studenta? Ja muszę powiedzieć, że sam byłem kiedyś, jak zacząłem studiować, to pamiętam ten moment, kiedy pan rektor, akurat miałem szczęście, też odebrał ramionu i udzielił. No i to pamiętam co najcieńszego. Jest to naprawdę początek nowego życia dla tego człowieka. Młodego człowieka, który widzi swą przyszłość przede wszystkim w obszarze kształcenia się, a potem do wykorzystania na rynku pracy. I my jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa stwarzamy takie warunki. To nie są tylko teoretyczne rozważenia, to są też praktyki. Chcę zatrudniać coraz więcej praktyków. Właśnie wracając na przetwórstwo rolno-spożywcze. I tu po prostu mam nadzieję i mam, że po prostu przedsiębiorcy będą chcieli zbadać wytrzymałość, nie wiem, betonu, różne tam rzeczy, które będą. Czy w ramach rolno-spożywczych rozwiązań pewne nowe produkty, które można byłoby u nas przetestować, a mam, będziemy mieć możliwość dania certyfikatu. A że przedsiębiorczość jest, panie Macieju, niech pan zatrzyma się, coś tu pan pokaże. Zatrudniamy też młodych przedsiębiorców, którzy będą uczyć studentów jako praktycy, nie tylko sami teoretycy, ale tu jest i tak samo praktyk, który prowadzi własną firmę, będzie mówić, jak to ciężko prowadzić własną firmę. Przedsiębiorczość, czyli tu oczywiście ekonomiczny system. Panie rektorze, czyli można powiedzieć, że otwarcie Centrum Transferu Technologii będzie z korzyścią nie tylko dla studentów, ale również dla przedsiębiorców. Oczywiście, tak? To jest podstawowa sprawa, to jest wspólny interes. Co więcej, ja zakładam, jeżeli wyjdzie parę projektów, które jestem na etapie rozmów, to naprawdę to będzie na skalę polską. Nie chcę przechwalać się, bo my nic... Nie, to nie będzie stało, to po prostu będą trochę inne projekty, ale tu mam na myśli, żeby coś takiego, żeby wykorzystać to na dużą skalę. Czy jeszcze jakieś nowości na uniwersytecie razem z rozpoczęciem tego roku akademickiego? To jest uniwersytet, to jest uniwersytet dziecięcy, który od 6 do 10. Laboratoria jakieś? To są, nie, tu są laboratoria, 10 laboratoriów są w tym. To jest... Nowy Tak, znaczy to będą dla studentów ponad 500 studentów. Łącznie będziemy mieć 2400 studentów i to jest, znaczy, w tym całym niżu demograficznym, który dotyka naszą uczelnię, to generalnie nie dotyka. W tym również studenci z zagranicy tutaj. A tak, ten jest. Projekt doskonale się udał. Jest. Mamy 70 z Litwy, mamy 3 czy 4, już teraz nie pamiętam, Hiszpanów, mamy trochę osób z Białorusi, z Ukrainy. No, jakoś to wychodzi. Naprawdę są zainteresowani. My mamy kapitalne warunki egzystencji. To znaczy ten akademik, który ja tu przerobiłem z tej bursy takiej zaniedbanej, tam studenci fantastycznie i nie za drogie pieniądze, nie za duże pieniądze. To są studenci z zagranicy, ale wszyscy posiadają polskie korzenie. Litwa, Białoruś, Ukraina to są Polacy z kartą Polaka. Jeśli chodzi o Hiszpanów z programu. To są, nie, tak, to są normalnie z programu Erasmus. Dziękuję bardzo. Ponad 500 studentów. Łącznie będziemy mieć 2400 studentów. I to jest, znaczy, w tym całym niżu demograficznym, który dotyka naszą uczelnię, to generalnie nie dotyka. W tym również studenci z zagranicy tutaj. A tak, ten jest. Projekt doskonale się udał. Jest. Mamy 70 z Litwy, mamy 3 czy 4, już teraz nie pamiętam, Hiszpanów, mamy trochę osób z Białorusi, z Ukrainy. No, jakoś to wychodzi. Naprawdę są zainteresowani. My mamy kapitalne warunki egzystencji. To znaczy ten akademik, który ja tu przerobiłem z tej bursy takiej zaniedbanej, tam studenci fantastycznie i nie za drogie pieniądze, nie za duże pieniądze. To są studenci z zagranicy, ale wszyscy posiadają polskie korzenie. Litwa, Białoruś, Ukraina to są Polacy z kartą Polaka. Jeśli chodzi o Hiszpanów z programu. To są normalnie z programu Erasmus. Dziękuję bardzo. Thank you.
Strasznie było nudno, poza tym tylko dwie kolby do trzymania znalazłam na razie. No tak, ale bo to spółki, ja nie wiem. No, tak. Znaczy nie tylko na spółki. Chciałam zapytać tak, bo to pan wyposażył, nie? Znaczy tak, moja firma. Do rzeczywiście do czego? Do żywności? Tak, to jest absolutnie. Bo studenci tam to nie będą mogli wchodzić. Znaczy tak jak słyszałem, to w tym momencie nie, ale za jakiś tam czas... Co to znaczy za jakiś czas, za 5 lat? Nie wiem, ale to już... Bo rozumiem, że tego skomercjalizować na razie nie można. Czy ja słyszałam, że nie można zarabiać. Ale to przez jakiś tam czas, a później można, nie? Bo tutaj kwestia znowu tych unijnych dopłat. To wszystko tak się w sumie wszystko razem blokuje, tak? Znaczy no, to jest trudno na wątpliwości. Fajnie by było, żeby zobaczyli. To są okna, które wszystko widać. Jeżeli to będzie stało, będzie puste, to powiem, że to gorsze i ewentualnie być nie może. Nie, to jest kwestia tego, że naprawdę ktoś to umiera. Jeżeli to nie pracuje, to zwyczajnie nie. Dobrze, tylko tutaj osoba, która będzie odpowiedziała, to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. No i co, ale to jest? Nie wiem. Takiej osobie to wszystko by chętnie dali. To cię zleci zrobienie jakichkolwiek analiz, które potem tak. Tam jest analizy na razie, jak wiem, że jest 5. Sprzęt jest na dziadu.
sprzęt, no, no i tak, tak, nie jest sprzęt, to trzeba nawet to na wszystko, no, bo tak, to nie jest takie proste, jak się wydawało. To jest dopiero początek, tak? Wyposażenie, no. Później... Znaczy, moim zdaniem nie, moim zdaniem to nie w tą stronę. Trzeba to robić do konkretnej, dla konkretnego czegoś. Nie, to ty jeszcze jakiś wygląd. Zapraszamy do pierwszych rzędów. Zapraszamy do pierwszych rzędów. Bardzo dobre warunki. A powiedz, czy taka immatrykulacja to ważny dzień dla studenta? A myślę, że tak. Znaczy, na sam początku jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że chodzi o to. Zdawałem sobie sprawę, że będę odbierać indeks, ale z drugiej strony nie wiedziałem, co jest to cała immatrykulacja. No ale bez wątpienia jest to dosyć ważny moment. Powiedz mi, że jesteś wybrany do odbierania oficjalnego indeksu. Dlaczego? Jakieś zasługi specjalne? Nie wiedziałam o tym. Do tej pory nie wiedziałam. Prawda? No tak. Znaczy tak. Tak nie siebie. Kontakt z ludźmi. Ja nie wiem, co powiedzieć. Nie, ja nie. Koleżanka może. Właśnie nie wiem, czy dobrze było. Super. Ej, ja nie mogę być. Bo mnie tutaj nie ma. Zostaw się, powiedz, jaki kierunek studiujesz i dlaczego zdecydowałaś się na fizję akurat. No to trudno, no to... Nazywam się Karolina Myszkiewicz, studiuję na filologii angielsko-rosyjskiej i zdecydowałam się wybrać ten kierunek, ponieważ chciałabym pracować w przyszłości jako tłumacz i uwielbiam języki obce. Myślisz, że tutaj uczelnia pozwoli ci na to, aby rozwijać swoją pasję i zdobyć te umiejętności, które chcesz zdobyć? Mam nadzieję, że tak, dlatego tutaj przyszłam na ten kierunek. Czy twoi znajomi też zdecydowali się na studia tutaj, czy rozpierzchli się po innych miastach? Mam tutaj dwóch znajomych, a reszta się rozpierzchła po całej Polsce. Dobra, przepraszam. Zapraszamy, proszę, zapraszamy.
Słyszała pani dyrektor? Słyszała pani dyrektor? Absolwent, ale nie, ale siedzą. Ale tak... Ja mam skojarzenia, mam zawsze zdrowie. Miesiąc ma zawsze odpowiednie skojarzenia. O, tam do wójta. A proszę bardzo. Trzy miejsca. Zwierzęta i jest to ziemia zaznaczy kosztowe. Dla niego tam ktoś może być. Nie. No. Natomiast my nie możemy wchodzić do niego. Jeszcze są miejsca, czy nie? Jest. Wolne miejsce? Wolne miejsce jest? Nie, zajęte. A, zajęte. Do pana dalej. Dobrze. No niestety w pierwszym rzędzie zostało. Thank you.
jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą obierzemy. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, poszedł z nim za Boże. Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jego, ponodasi biją w tarabany. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Tak ten czas szybko leci. Szczególnie serdecznie witam posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią poseł Bożenę Kamińską. Pana posła Jarosława Zielińskiego. Bardzo serdecznie witam pana profesora Jerzego Ładnego, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny prawnikowej. Panie profesorze, od razu widać, że pan profesor jest dobrze też znany jako i wykładowca znakomity na naszym terenie. Pragnę też powitać pana profesora Józefa Rogowskiego, sekretarza Polskiej Komisji Akredytacji. Pan profesor też otrzymał dużo oklasków, też jest ulubiony i ceniony. Niech mi wolno powitać niezmiernie serdecznie pana wicewojewody podlaskiego, pana Wojciecha Dzierżykowskiego. Tu bez żadnego komentarza, ale spojrzenie zawsze województwa dla nas jest bardzo cenne. Serdecznie witam przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pana Andrzeja Raczyły. Oraz niech mi wolno powitać bardzo serdecznie władze naszego miasta. W osobach pana prezydenta Czesława Rynkiewicza oraz pana Andrzeja Huchnowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach, oraz gminy, którzy tutaj do nas też dotarli, pod pana przewodnictwem. Serdecznie witam. Miałem zasygnalizowane, ale nie mam potwierdzenia. Powitam może osobę pana wiceprezesa zarządu Kas Systemu, pana Dariusza Bogdana. Nie wiem, czy na sali jest. No. Panie prezesie, w ubiegłym roku był pan w innej roli, ale pan powiedział, że pan jest
przyjacielem naszej uczelni. Serdecznie witam i zakładam, że współpraca nasza będzie dalej bardzo mocna. Pozwolę też powitać pana Zenona Bugno. Nie wiem, czy jest na sali, bo sygnalizował, że dobije. To jest dyrektor i pełnomocnik zarządu firmy Skanska. Dlaczego tak serdecznie witam? No bo dzięki tej osobie, państwo, które zwiedzaliście przed chwilą centrum, jest dużym wysiłkiem i skutecznością działania tego. Widać, jeszcze nie dotarł, ale mam nadzieję, że dotrze może trochę później. I moi drodzy, nie wolno mi powitać bardzo gorąco proboszczów suwalskiej parafii z księdzem prałatem, moderatorem miasta Jagiellonii-Sykulskiej. Że już zaczął się rok akademicki, to z reguły inauguracja jest jakby początkiem. I ktoś na początku musi zacząć pracować. Tą osobą, która zaczyna pracować, jest osoba, która dokonuje wykładu inauguracyjnego. I dlatego witam serdecznie pana profesora Zbigniewa Pińskiego, prezydenta Międzynarodowej Akademii Kultury Budownictwa. Mamy, znaczy ja muszę powiedzieć, że na sali jest dużo, dużo przyjaciół naszej uczelni, to z powitaniem podzieliłem się z panią prorektor Kazanowską, ponieważ trochę gardło mi wysiada i dlatego też pozwoliłem tutaj poprosić, żeby pani rektor skutecznie przedstawiła naszych dalszych tutaj gości. W imieniu jego magnificencji rektora oraz senatu PWSZ w Suwałkach serdecznie witam przybyłych również na dzisiejszą inaugurację rektorów uczelni wyższych. Panią dr Krystynę Leszczewską, prorektora do spraw dydaktyki i spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pana doktora inżyniera Andrzeja Borusiewicza, prorektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Witam panią profesor Iwonę Przychocką, prorektora Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Oraz pana doktora inżyniera Grzegorza Koca, prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Cieszy nas wielce obecność delegacji zagranicznych z Litwy, pani Rosalii Radliskajte z Alitus College oraz pana Wajdo Tasa Wilimnasa, dyrektora Marian Pan College oraz panią Anstę Laukas-Kajte oraz panią Krystyną Bliskajte. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam burmistrzów, starostów, wójtów sąsiednich gmin, a w szczególności pana Szczepana Ołdakowskiego, starostę suwalskiego oraz pana Tadeusza Pałko, wójta gminy Suwałki. Niezmiernie mi miło powitać dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz jednostek wspierających oświatę, a w szczególności panią Bożenę Makarewicz-Jafiszow, dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Panią Alicję Węsierską-Kwiecień, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. Pana Andrzeja Kaszkiela, dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Pana Romualda Borkowskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach. Witam również serdecznie pana Piotra Zielińskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. Pana Czesława Wielgata, dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Suwałkach. Panią Ewę Dźwilewską, dyrektora Bursy Szkolnej w Suwałkach. Panią Dorotę Koncewicz, dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół w Suwałkach. Oraz panią Joannę Woronko, dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach. Witam serdecznie przedstawicieli środowisk sportowych, pana Waldemara Borusiewicza, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz pana Wojciecha Kowalewskiego, założyciela Suwalskiej Akademii 2012. Bardzo gorąco
gorąco witam również przedstawicieli instytucji rządowych, pana Janusza Bonarskiego i pana Waldemara Kaczanowskiego, naczelników Urzędu Skarbowego w Suwałkach, panią Grażynę Żyło-Pieckiewicz, podlaskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, panią Bożenę Jabłońską i pana Franciszka Sokołowskiego, kierowników Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach, pana Wiesława Anilaka, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach, pana Stefana Krajewskiego, dyrektora podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Witam służby mundurowe. Panią podpułkownik Bożennę Mazurkiewicz, dyrektora aresztu śledczego w Suwałkach. Pana pułkownika Waldemara Siedleckiego, dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach oraz pana inspektora Andrzeja Bałazy, komendanta Miejskiej Policji w Suwałkach. Jest mi bardzo miło powitać prezesów miejskich urzędów, spółek, dyrektorów i właścicieli zakładów, przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych, prezesów spółdzielni mieszkaniowych, a w szczególności panią Teresę Dzięć, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, panią Annę Naszkiewicz, prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES Suwałka, pana Roberta Żylińskiego, prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach, pana Leszka Cieślika, prezesa Zarządu PKS w Suwałkach, pana Henryka Grabowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach, pana Tadeusza Radzina-Żubicza, dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach. Witam serdecznie panią Teresę Kamińską, dyrektora do spraw ekonomicznych i sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Pana Marka Giedroycia, prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach. Pana Zbigniewa Makarewicza, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach. Pana Tomasza Łazarskiego, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Pana Leszka Janiszewskiego, prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Niezmiernie mi miło powitać pana Jerzego Głowackiego, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet, pana Henryka Owsiejewa, prezesa firmy Malow w Suwałkach, pana Jacka Stosio, prezesa Zarządu Polskie Centrum Certyfikacji we Wrocławiu oraz państwa Marii i pana Piotra Bajer, właścicieli Radia 5. Witam serdecznie służby medycznej i pomocy społecznej, panią podpułkownik Magdalenę Dereń, asystenta komendanta do spraw pielęgniarstwa Szpitala Wojskowego w Ełku, panią Krystynę Szczypin, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, pana Waldemara Kwaterskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejmie, panią Irenę Łukaszuk, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. Miło mi powitać również panią Bożenę Łapińską, dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, panią Teresę Liszewską, naczelną pielęgniarek w Suwałkach, pana lekarza medycyny Andrzeja Tyneckiego, przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, delegatura w Suwałkach. Pana Leszka Lewot, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Panią Krystynę Jaśkiewicz, dyrektora Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Oraz pana Zdzisława Borowskiego, prezesa Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli prasy, radia i telewizji.
Szanowni Państwo, najserdeczniej witam bohaterów dzisiejszego spotkania, naszych studentów oraz tegorocznych absolwentów kierunku ratownictwa medycznego. Bardzo gorąco witam w imieniu własnym i władz uczelni wszystkich Państwa, tych, których z imienia nie wymieniłam. Przepraszam i witam serdecznie. Za przybycie na dzisiejszą inaugurację roku akademickiego 2014-2015. Dziękuję pani rektor za to zaprezentowanie. Aż dusza się u mnie raduje. Tak szeroko grono przyjaciół naszej uczelni. Moi drodzy, zanim dokonam tak zwanego wystąpienia oficjalnego, taka refleksja mi tu od razu naszła. Przecież my możemy stworzyć tu w Suwałkach na bazie naszej uczelni, to co realizujemy, coś wspaniałego. I tylu przedstawicieli, którzy tu są i przyszli na tą inaugurację, jeżeli tutaj razem potrafimy połączyć nasze siły, będzie to piękny ośrodek, który będzie pulsował nie tylko na Suwałki, ale sądzę, że nawet i znacznie dalej. Także dziękuję pani rektor za to wprowadzenie, przepraszam, taką osobistą refleksję, ale to jest coś wspaniałego. Dostojni goście, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, drodzy studenci. Tradycją jest, iż przemówienie inaugurujące nowy rok akademicki stanowi podsumowanie ubiegłego roku. Zanim to jednak uczynię, chciałbym zaznaczyć, iż ten nowy rok akademicki 2014-2015 będzie dla nas wszystkich szczególnie ważne. W czerwcu bowiem obchodzić będziemy dziesięciolecia istnienia naszej uczelni. To jest ważna data. Już dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na obchody tego szczególnego jubileuszu. Inauguracja nowego roku akademickiego jest niezwykle doniosłym, a zarazem jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej uczelni. To jest okazja do głębszej refleksji nad tym, co minęło, ale też i nad rozwojem, postępem oraz samodoskonaleniem uczelni. Uroczystość inauguracyjna ma szczególne znaczenie dla nowo przyjętych abiturientów szkół średnich, którzy od dnia dzisiejszego staną się częścią naszej społeczności akademickiej. Ja zawsze tutaj wspominam pierwsze spotkanie z rektorem, tam miałem szczęście, że miałem przyłożenie też akurat w ramie lat ileś. I moi drodzy, pamiętam jak rektor Sadowski, bo wtedy mnie namaszczał na SGP-sie, po prostu powiedział: witam młodych kotów. To są studenci pierwszego roku. Tegoroczna rekrutacja po raz pierwszy w historii naszej uczelni potwierdza jednak fakt wszechobecnego niżu demograficznego. Jednak spadek ilości kandydatów na studia nie jest aż tak drastyczny i nie powoduje, co jest ważne, zmian organizacyjnych czy personalnych na uczelni. Ponadto bardzo dobra sytuacja finansowa uczelni daje możliwość dokonania spokojnej analizy obecnego stanu oraz racjonalnego poczynienia odpowiednich kroków zapobiegawczych na przyszłość. Zauważmy, że to już kolejny rok rzędu. Niektóre kierunki cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród abiturientów. Mamy świadomość, że restrukturyzacja kierunków, wygaszanie tych, które nie cieszą się zainteresowaniem, nie jest naszą porażką, a jedynie realnym spojrzeniem na rzeczywistą sytuację demograficzną, jak również gospodarczą w naszym kraju. Po prostu nasza uczelnia funkcjonuje w warunkach gospodarki rynkowej i to jest fakt. Już teraz obserwujemy wewnętrzną konkurencję między kierunkami oraz duże rozproszenie kandydatów. Tak ten czas szybko leci. Szczególnie serdecznie witam posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią poseł Bożenę Kamińską. Pana posła Jarosława Zielińskiego, bardzo serdecznie witam pana profesora Jerzego Ładnego, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.
mamy jako i wykładowca znakomity na naszej ziemi. Pragnę też powitać pana profesora Józefa Rogowskiego, sekretarza Polskiej Komisji Akredytacji. Pan profesor też otrzymał dużo klasków, też jest ulubiony i ceniony. Niech mi wolno powitać niezmiernie serdecznie pana wicewojewody podlaskiego, pana Wojciecha Dzierżkowskiego. Tu bez żadnego komentarza, ale spojrzenie zawsze województwa dla nas jest bardzo cenne. Serdecznie witam przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pana Andrzeja Raczyły. Oraz niech mi wolno powitać bardzo serdecznie władze naszego miasta. W osobach pana prezydenta Czesława Rynkiewicza oraz pana Andrzeja Chuchnowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach. Którzy tutaj do nas też dodali, pod pana przewodnictwem. Serdecznie witam. I miałem zasygnalizowane, ale nie mam potwierdzenia. Powitam może osobę pana wiceprezesa zarządu Gaz Systemu, pana Dariusza Bogdana. Nie wiem, czy na sali jest. Panie prezesie, w ubiegłym roku był pan w innej roli, ale pan powiedział, że pan jest przyjacielem naszej uczelni. Serdecznie witam i zakładam, że współpraca nasza będzie dalej bardzo mocna. Pozwolę też powitać pana Zenona Bugno. Nie wiem, czy jest na sali, bo sygnalizował, że dobije. To jest dyrektor i pełnomocnik zarządu firmy Skanska. Dlaczego tak serdecznie witam? No bo dzięki tej osobie, państwo, którzy zwiedzaliście przed chwilą centrum, jest dużym wysiłkiem i skutecznością działania tego. Widać, jeszcze nie dotarł, ale mam nadzieję, że dotrze może trochę później. I moi drodzy, niech wolno mi powitać bardzo gorąco proboszczów suwalskiej parafii z księdzem prałatem, moderatorem miasta Jagiellonii-Sykulskiej. Że już zaczął się rok akademicki, to z reguły inauguracja jest jakby początkiem. I ktoś na początku musi zacząć pracować. Tą osobą, która zaczyna pracować, jest osoba, która dokonuje wykładu inauguracyjnego. I dlatego witam serdecznie pana profesora Zbigniewa Pińskiego, prezydenta Międzynarodowej Akademii Kultury Budownictwa. Mamy, znaczy ja muszę powiedzieć, że na sali jest dużo, dużo przyjaciół naszej uczelni, to z powitaniem podzieliłem się z panią prorektor Kazanowską, ponieważ trochę karbo mi wysiada i dlatego też pozwoliłem tutaj poprosić, żeby pani rektor skutecznie przedstawiła naszych dalszych tutaj gości. W imieniu jego magnificencji rektora oraz senatu PWSZ w Suwałkach serdecznie witam przybyłych również na dzisiejszą inaugurację rektorów uczelni wyższych. Panią dr Krystynę Leszczewską, prorektora do spraw dydaktyki i spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pana doktora inżyniera Andrzeja Borusiewicza, prorektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Witam panią profesor Iwonę Przychocką, prorektora Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Oraz pana doktora inżyniera Grzegorza Koca, prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Cieszy nas wielce obecność delegacji zagranicznych z Litwy, pani Rosalii Radliskajte z Alitus College oraz pana Wajdo Tasa Wilinasa, dyrektora Marian Pon College, wraz z panią Anster Laukas-Kajte and
oraz panią Krystyną Bliskajtę. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam burmistrzów, starostów, wójtów sąsiednich gmin, a w szczególności pana Szczepana Ołdakowskiego, starostę Suwalskiego oraz pana Tadeusza Pałko, wójta gminy Suwałki. Niezmiernie mi miło powitać dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz jednostek wspierających oświatę, a w szczególności panią Bożenę Makarewicz-Jafiszow, dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Panią Alicję Węsierską-Kwiecień, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. Pana Andrzeja Kaszkiela, dyrektora pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Pana Romualda Borkowskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach. Witam również serdecznie pana Piotra Zielińskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. Pana Czesława Wielgata, dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Suwałkach. Panią Ewę Ćmilewską, dyrektora Bursy Szkolnej w Suwałkach. Panią Dorotę Koncewicz, dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół w Suwałkach. Oraz panią Joannę Woronko, dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach. Witam serdecznie przedstawicieli środowisk sportowych, pana Waldemara Borusiewicza, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz pana Wojciecha Kowalewskiego, założyciela Suwalskiej Akademii 2012. Bardzo gorąco witam również przedstawicieli instytucji rządowych, pana Janusza Bonarskiego i pana Waldemara Kaczanowskiego, naczelników Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Panią Grażynę Żyło-Pietkiewicz, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Panią Bożenę Jabłońską i pana Franciszka Sokołowskiego, kierowników Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pana Wisława Anilaka, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach. Pana Stefana Krajewskiego, dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Witam służby mundurowe. Panią podpułkownik Bożennę Mazurkiewicz, dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach. Pana pułkownika Waldemara Siedleckiego, dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach oraz pana inspektora Andrzeja Bałazy, komendanta Miejskiej Policji w Suwałkach. Jest mi bardzo miło powitać prezesów miejskich urzędów, spółek, dyrektorów i właścicieli zakładów, przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych, prezesów spółdzielni mieszkaniowych, a w szczególności panią Teresę Dzięć, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Panią Annę Naszkiewicz, prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES Suwałkach. Pana Roberta Żylińskiego, prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach. Pana Leszka Cieślika, prezesa Zarządu PKS w Suwałkach. Pana Henryka Grabowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach. Pana Tadeusza Radzimowicza, dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach. Witam serdecznie panią Teresę Kamińską, dyrektora do spraw ekonomicznych i sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Pana Marka Giedrojcia, prezesa zarządu spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach. Pana Zbigniewa Makarewicza, prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach. Pana Tomasza Łazarskiego, dyrektora zarządu dróg i zieleni w Suwałkach. Pana Leszka Janiszewskiego, prezesa zarządu młodzieżowej spółdzielni mieszkaniowej w Suwałkach. Niezmiernie mi miło powitać pana Jerzego Głowackiego, prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet. Pana Henryka Owsiejewa, prezesa firmy Mało w Suwałkach. Pana Jacka Stosio, prezesa zarządu Polskie Centrum Certyfikacji we Wrocławiu oraz państwa Marii i pana Piotra Bajer, właścicieli Radia 5. Witam serdecznie.
serdecznie służby medycznej i pomocy społecznej, panią podpułkownik Magdalenę Dereń, asystenta komendanta do spraw pielęgniarstwa Szpitala Wojskowego w Ełku, panią Krystynę Szczykin, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, pana Waldemara Kwaterskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejmie, panią Irenę Łukaszuk, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. Miło mi powitać również panią Bożenę Łapińską, dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, panią Teresę Liszewską, naczelną pielęgniarek w Suwałkach, pana lekarza medycyny Andrzeja Tyneckiego, przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, delegatura w Suwałkach. Pana Leszka Lewot, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Panią Krystynę Jaśkiewicz, dyrektora Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Oraz pana Zdzisława Borowskiego, prezesa Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Szanowni Państwo, najserdeczniej witam bohaterów dzisiejszego spotkania, naszych studentów oraz tegorocznych absolwentów kierunku ratownictwa medycznego. Bardzo gorąco witam w imieniu własnym i władz uczelni wszystkich Państwa, tych, których z imienia nie wymieniłam. Przepraszam i witam serdecznie. Za przybycie na dzisiejszą inaugurację roku akademickiego 2014-2015. Dziękuję pani rektor za to zaprezentowanie. Aż dusza się u mnie raduje. Tak szeroko grono przyjaciół naszej uczelni. Moi drodzy, zanim dokonam tak zwanego wystąpienia oficjalnego, taka refleksja mi tu od razu naszła. Przecież my możemy stworzyć tu w Suwałkach na bazie naszej uczelni to, co realizujemy. Coś wspaniałego. I tylu przedstawicieli, którzy tu są i przyszli na tą inaugurację, jeżeli tutaj razem potrafimy połączyć nasze siły, będzie to piękny ośrodek, który będzie pulsował nie tylko na Suwałki, ale sądzę, że nawet i znacznie dalej. Także dziękuję pani rektor za to wprowadzenie, przepraszam, taką osobistą refleksję, ale to jest coś wspaniałego. Dostojni goście, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, drodzy studenci. Tradycją jest, iż przemówienie inaugurujące nowy rok akademicki stanowi podsumowanie ubiegłego roku. Zanim to jednak uczynię, chciałbym zaznaczyć, iż ten nowy rok akademicki 2014-2015 będzie dla nas wszystkich szczególnie ważne. W czerwcu bowiem obchodzić będziemy dziesięciolecia istnienia naszej uczelni. To jest ważna data. Już dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na obchody tego szczególnego jubileuszu. Inauguracja nowego roku akademickiego jest niezwykle doniosłym, a zarazem jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej uczelni. To jest okazja do głębszej refleksji nad tym, co minęło, ale też i nad rozwojem, postępem oraz samodoskonaleniem uczelni. Uroczystość inauguracyjna ma szczególne znaczenie dla nowo przyjętych abiturientów szkół średnich, którzy od dnia dzisiejszego staną się częścią naszej społeczności akademickiej. Ja zawsze tutaj wspominam pierwsze spotkanie z rektorem, tam miałem szczęście, że miałem przyłożenie też akurat w ramie lat dziesiąt ileś. I moi drodzy, pamiętam jak rektor Sadowski, bo wtedy mnie namaszczał na SGDiS-ie, po prostu powiedział: witam młodych kotów. To są studenci pierwszego roku. Tegoroczna rekrutacja po raz pierwszy w historii naszej uczelni potwierdza jednak fakt wszechobecnego niżu demograficznego.
Jednak spadek ilości kandydatów na studia nie jest aż tak drastyczny i nie powoduje, co jest ważne, zmian organizacyjnych czy personalnych na uczelni. Ponadto bardzo dobra sytuacja finansowa uczelni daje możliwość dokonania spokojnej analizy obecnego stanu oraz racjonalnego poczynienia odpowiednich kroków zapobiegawczych na przyszłość. Zauważmy, że to już kolejny rok rzędu. Niektóre kierunki cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród abiturientów. Mamy świadomość, że restrukturyzacja kierunków, wygaszanie tych, które nie cieszą się zainteresowaniem, nie jest naszą porażką, a jedynie realnym spojrzeniem na rzeczywistą sytuację demograficzną, jak również gospodarczą w naszym kraju. Po prostu nasza uczelnia funkcjonuje w warunkach gospodarki rynkowej i to jest fakt. Już teraz obserwujemy wewnętrzną konkurencję między kierunkami oraz duże rozproszenie kandydatów. Oferujemy wspólne prace badawczo-rozwojowe na potrzeby powstania nowych, innowacyjnych technologii. Wierzymy, że będzie to ośrodek, w którym powstaną nowatorskie rozwiązania, które przysłużą się rozwojowi gospodarczemu całego regionu. Centrum Transferu Technologii powstało dzięki funduszom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, a jego koszt to ponad 14 milionów. Ale warto było. Naprawdę mamy tutaj ten obiekt, który jest dość bardzo ważny i odgrywa bardzo ważną rolę w dalszym rozwoju naszej uczelni. Szanowni Państwo, poziom tegorocznej rekrutacji, jak już wspomniałem, mimo niżu demograficznego jest zbliżony do poziomu lat ubiegłych. Na 11 kierunkach kształcenia studiować będzie 570 nowych studentów. Stale rozwijamy ofertę studiów podyplomowych. Głównym zadaniem uczelni w zakresie dydaktyki jest doskonalenie programów kształcenia i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców. Stąd rozwijamy naszą ofertę dydaktyczną o nowe specjalności zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Nasze wysiłki w podnoszeniu jakości kształcenia znajdują odzwierciedlenie w ocenach zewnętrznych. Na pewno, jak Państwo wiecie, jeżeli sam człowiek się chwali, to może się przechwalić. Ale jest takie spojrzenie zewnętrzne w postaci działającej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która na trzech kierunkach, transporcie, SIP-ie i rolnictwie, oraz drugi zespół Krajowej Rady Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych na kierunku pielęgniarstwo, wszystkie te badania uzyskały wynik pozytywny. To jest ta ocena zewnętrzna, nie to, że się chwalimy, że zespół tak wspaniale, a to, że zewnętrzna ocena, która dała nam bardzo tu pozytywny wynik. Witam w naszym gronie trzech studentów z Hiszpanii, 70 studentów z Litwy, a także studentów z Białorusi i Ukrainy. Wielką dumą napawa nas fakt, że nasza uczelnia staje się atrakcyjnym miejscem studiów dla studentów z naszych partnerskich uniwersytetów zagranicznych. Co roku naszą uczelnię wybiera coraz więcej abiturientów z Litwy. Przygotowaliśmy dla nich warunki studiowania w języku angielskim. Zorganizowaliśmy system opieki i pomocy oraz zapewnialiśmy godne warunki socjalne naszym studentom. Bardzo dobrze przebiega proces ich integracji z naszymi studentami, którzy otaczają naszych gości opieką i przyjacielską pomocą. Cieszymy się z sukcesy i pomysłów. Dziękuję bardzo. Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na ręce jego magnificencji rektora przysłała list pani profesor Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki szkolnictwa wyższego, który teraz Państwu odczytam. Magnificencje rektorzy, wysokie senaty, nauczyciele akademicy, pracownicy uczelni, drodzy studenci. Nowy rok akademicki 2014-2015 rozpoczynamy w roku obchodów 25-lecia wolnej Polski. Czas, w którym budowaliśmy naszą demokrację i społeczeństwo obywatelskie,
był okresem realizowania aspiracji edukacyjnych Polaków oraz rozwoju szkolnictwa wyższego. Uczelnie po 1989 roku stały się jednym z filarów polskich przemian. Dziś zmieniająca się rzeczywistość na świecie, w Europie i w Polsce wymaga również zmian w uczelniach. Muszą one znaleźć odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoimy. Globalizacją nauki i szkolnictwa wyższego, zmieniającymi się metodami nauczania, rosnącą konkurencją o fundusze, powszechnością nowych technologii, ale też malejącą liczbą studentów czy trudnościami młodych ludzi na rynku pracy. Uczelnie muszą sprostać wyzwaniom, ale przede wszystkim stać się liderami rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. W tym roku akademickim wchodzi w życie nowe prawo o szkolnictwie wyższym, które proponuje szereg rozwiązań. Z wieloma inicjatywami wychodzą same uczelnie. Tworzą nowe związki i konsorcja, żeby wspólnie prowadzić projekty naukowe i inwestycje. Zakładają cyfrowe. Studenci opuszczając mury uczelni nie mogą zasilać grona bezrobotnych. Dlatego też podejmujemy działania zapewniające wysoką jakość praktyk. Rozpoczynamy realizowanie programu rozwoju kompetencji, który ma wyposażyć studentów w umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Chcemy, aby program ten był kontynuowany w kolejnych latach w coraz większej liczbie uczelni. Nauka musi być centrum debaty o przyszłości Polski. Na niej powinien opierać się rozwój naszego kraju. Uznaniem jej roli jest to, że nauka będzie wielką wygraną budżetu państwa na 2015 rok. O ponad 10% wzrosną nakłady na naukę, a o 6% na szkolnictwo wyższe. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. dla najlepszych jednostek naukowych oraz dla naukowców, którzy zdobywają granty z Horyzontu 2020, a także na dobre wykorzystanie laboratoriów i aparatury badawczej. Wielkim wyzwaniem jest umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, otwarcie się na zagranicznych studentów, ale też wykładowców. Wypracowaliśmy pakiet działań, które będą Państwa w tym wspierać. Uczelnie uzyskają m.in. pieniądze na zatrudnianie zagranicznych profesorów, profesjonalną promocję studiów. Przygotowujemy się do podpisywania umów międzynarodowych o współpracy naukowej z państwami, które są szczególnie zainteresowane ofertą studiów w Polsce. Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego życzę władzom uczelni, rektorom, dziekanom oraz wszystkim kierującym jednostkami naukowymi, całej kadrze akademickiej, studentom oraz wszystkim pracownikom szkół wyższych, aby ten rok był czasem budowania silnych polskich uczelni, uniwersytetów otwartych na potrzeby społeczeństwa, gotowych do podejmowania najważniejszych i najtrudniejszych tematów społecznych oraz wyzwań współczesnego świata. Vivat Akademia, vivant profesores, z wyrazami szacunku profesor Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję. Proszę Państwa, w zwyczaju, w tradycji inauguracji, jak goście do nas przyjeżdżają, to zawsze mam prośbę o zabranie, to było zgłaszane. Najpierw pan poseł Bożena Kamińską bym poprosił. Magnificencja rektorze, Wysoki Senacie, Wielebny Księża, Panie Pośle, Panie Wojewodo, Panie Prezydencie, Panie Starosto, pracownicy naukowi, dostojni goście, a w szczególności droga brać akademicka. Chciałabym na wstępie absolutnie powrócić do wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce przed tym spotkaniem, a mianowicie byliśmy świadkami wyjątkowej inwestycji
zrealizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach, a mianowicie otwarcia Centrum Transferu Technologii, które powstało przy tej uczelni. W tym Centrum Transferu Technologii mamy 4 laboratoria chemii spożywczej i 1 laboratorium budownictwa. Centrum wykonane za prawie blisko 15 milionów złotych z tego miejsca. Panie rektorze, proszę przyjąć wyrazy naprawdę wielkiego uznania dla pana, dla Wysokiego Senatu, dla całej kadry akademickiej, jak również profesorów, którzy włączyli się w ten proces realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia, bo jak wiemy, nauka plus do tego nowe technologie i biznes to jest pewny rozwój gospodarczy. Ogromne brawa za to przedsięwzięcie, bo chcę Państwu powiedzieć, że laboratorium, które jest tutaj wyposażone w laboratorium budownictwa, to taki sprzęt na pewno nie ma żadna uczelnia w Polsce, ba, nawet nie mają parki naukowo-technologiczne, bo park naukowo-technologiczny w Dolinie Lotniczej ma podobny laboratorium, ale nie tak wysokiej klasy sprzęt. Proszę przyjąć naprawdę wyrazy uznania i duże brawo, a ja bym chciała złożyć kwiaty w tym momencie na pana rękę. Atrakcyjnej oferty edukacyjnej, aby przyciągnąć nowych studentów. Wciąż jest poprawiana baza dydaktyczna i socjalna, a jeżeli chodzi o tą uczelnię, to widzimy, że co roku nowe inwestycje przychodzą i są realizowane w oparciu o tą infrastrukturę, którą uczelnia zawiaduje. Jest to o tyle ważne, iż coraz więcej młodych Polaków wybiera bogatą ofertę uczelni zintegrowanej Europy. Z tego miejsca chciałabym szczególnie panu rektorowi, wszystkim pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej życzyć, aby na okoliczność zbliżającego się jubileuszu dziesięciolecia szkoła doczekała się drugiego stopnia nauczania. Wszystkim studentom życzę wszelkiej pomyślności. Jak wykorzystamy to nasze centrum? Mam nadzieję, że z dużym sukcesem. Panie pośle, czy mogę pana posła Zielińskiego poprosić? Kiedy jeszcze istniało województwo suwalskie w latach 90. myśleliśmy, szukaliśmy sposobu, żeby tutaj powstał w tym czworokącie pomiędzy Olsztynem, Wilnem, Białymstokiem i Lublinem ośrodek akademicki. Mierzyliśmy siły na zamiary. Oczywiście niektórzy z nas się śmieli, inni mówili, może coś w tym jest, może on do czegoś dojdzie. Wtedy powstały kolegia nauczycielskie jako zaczątek tej koncepcji. Funkcjonowały także w tamtym czasie i później uczelnie niepubliczne. Powstawały, rozwijały się, niestety nie przetrwały. Szkoda. Na skutek okoliczności, o których tutaj dzisiaj nie ma czasu mówić. Ale to były te pierwsze próby. Potem powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, uczelnia, która dzisiaj inauguruje swój 9 rok funkcjonowania. Ma już w ciągu tych 9 lat znaczące. Powiedziałbym chyba bez jakiejś przesady szczególnej, bo nie lubię przesadzać, wielkie osiągnięcie. Teraz staję przed pewnym czasem niełatwym, bo są pewne problemy, które trzeba przeczekać, rozwiązać,
mądrze przetrwać, szukając dróg do kolejnych etapów. Te problemy po części były już wspominane. Demografia. Wielki problem wszystkich polskich uczelni. Polska na 214 miejscu, na 224 kraje świata. Dramat. Zapaść demograficzna. Nie wszystkie kraje europejskie mają ten sam problem. My jesteśmy na 214 miejscu, na właśnie tych 224 krajów świata. Emigracja młodych. Część młodych wyjeżdża po studiach, część wyjeżdża przed studiami, część w trakcie studiów. To jest drugi problem. Kryzys gospodarczo-ekonomiczny, złe rządy, wiele tu można czynników innych wymienić. To trzeba przetrwać. Dzisiaj uczelnia otworzyła kolejny ważny etap w swoim funkcjonowaniu poprzez oddanie do użytku Centrum Transferu Technologii. To ważna część uczelni. Padło tam niezwykle istotne zdanie pana doktora, który nas objaśniał w jednej z pracowni budowlanej, który stwierdził coś, co mi zapadło w pamięć, że teraz trzeba takiego wkładu intelektualnego, jak ten wkład materialny. Bardzo trafne spostrzeżenie. Do czego nawiązuję? Do tego, że warunki uczelnia w tej chwili ma naprawdę dobre. Tylko trzeba wysiłku intelektualnego, odwagi intelektualnej, zaangażowania pracowników dydaktycznych i naukowych, tworzenia własnej kadry, no i przejścia na kolejny etap. Ten kolejny etap pan rektor zarysował. Bardzo bym życzył tego, żeby ten etap się udał. To są studia magisterskie, studia drugiego stopnia. Całym sercem jestem za tym, żeby jak najszybciej udało się osiągnąć ten drugi etap rozwoju uczelni. Potem będzie etap trzeci, ale to za czas jakiś, doktorat. Jeśli to się uda, naprawdę nasze marzenia wtedy w naszej młodości, lat 90. zaczną się w rzeczywistości zniszczać, bo to jest to. Będzie to krzepnący w swoich siłach ośrodek akademicki. Pan rektor powiedział o czymś także innym ważnym w swoim wystąpieniu, mianowicie, że trzeba dostosowywać się do potrzeb i zmieniać kierunki i specjalności kształcenia. Oczywiście w pełni się z tym zgadzam, bo nie może uczelnia kształcić bez rozeznania potrzeb społecznych. Często się mówi potrzeb rynku. Zresztą brzydkie sformułowanie i trochę zawężające. Ale nie będzie. Natomiast, panie rektorze, życzyłbym także, żeby oprócz tych zmiennych kierunków i specjalności były kierunki trwałe, kierunki stałe, które powodują, że uczelnia jest rozpoznawalna, jeżeli chodzi o kształcenie na tych kierunkach, tworzy swoją tradycję i tworzy coraz wyższy poziom kształcenia, tak żeby i z innych uczelni na te kierunki przyjeżdżała młodzież tutaj do nas, do Suwa. Także wydaje mi się, przepraszam, tak trochę się mądrze, ale że trzeba byłoby to jakoś pogodzić, prawda? To reagowanie na zmienne potrzeby otoczenia i coś trwałego, coś stałego. Proszę Państwa, uczelnia jest już dosyć duża, bo 2400 studentów na miasto ambitne, ale nie tak duże, to rzeczywiście jest już sporo. Byłoby dobrze, żeby to się utrzymało i zwiększało. Tego życzę. Ciekawa także jest koncepcja inna, w innym aspekcie, która tu została zarysowana, która jest realizowana. Mianowicie nie tylko ośrodek kształcący studentów, uczelnia wyższa zawodowa, ale także żłobek, przedszkole, liceum akademickie, uniwersytet trzeciego wieku. Właściwie można powiedzieć, że wszystko, co po drodze jeszcze pewnie jest plan szkoły podstawowej i gimnazjum, jak rozumiem, bo to by pewnie dopełniało całości. Nie wiem, czy się nie mylę, no, skoro liceum i skoro żłobek, no to pewnie i przedszkole, i szkoła podstawowa, i gimnazjum. Ale o to pytam raczej niż coś twierdzę, bo nie wiem, jak są plany. No, proszę Państwa, czyli tutaj pan rektor, Wysoki Senat, chce objąć całość procesu edukacyjnego. Bardzo ambitny plan.
niezwykle ambitny, nowatorski niewątpliwie, a nawet więcej, bo sięga po żłobek, który obecnie w systemie prawnym nie należy do edukacji, tylko do systemu opieki zdrowotnej. Został wyłączony jakiś czas temu z tego systemu. Teraz mówię, to błąd, ale tak się stało. No ciekawy jestem, tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten kierunek rozwoju uczelni, jak to się sprawdzi. Naprawdę obserwuję wiele uczelni w Polsce i obserwowałem lata, które mijają, ale takiego eksperymentu chyba nie było i ciekawe, jak to się uda. Życzę oczywiście, żeby się udało. Naprawdę to jest interesujące przedsięwzięcie. Panie lektorze, uczelni, żeby ona krzepła, umacniała się i coraz lepiej służyła swoją ofertę edukacyjną młodym, nie tylko młodym ludziom. I życzę, żeby to nie było tak. Niech te plany, niech te ambicje się ziszczą. Słowo chciałbym skierować także do studentów. Jak to było z tymi kotami? Młode koty? Ale młode, ambitne koty, młode, twórcze koty, młode, żądne wiedzy. To do wszystkich, nie tylko do pierwszego roku. Właśnie korzystajcie z tego czasu, który jest wam dany, bo nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarza, proszę Boże. Trzeba każdy moment wykorzystywać jak najpełniej, jak najlepiej. A czas młodości jest najpiękniejszy. Każą się uczyć, każą studiować, każą zgłębiać te wszystkie elementy wiedzy, trzeba to robić. Ale jednocześnie pogodzić to z czymś, co jest życiem w gronie rówieśników, towarzyskim. Pogodzić z radością młodości, zabawą. No, chyba ten czas temu powinien służyć. Bo potem będzie już tylko gorzej, tylko trudniej. Przestrzegam przed byle jakość. To słowo byle jakość warto zapamiętać jako coś bardzo wrogiego życiu. Unikajmy byle jakości. Wysokie standardy, wysoki poziom, orle loty, marzenia, podciąganie się z wyższym. Nie aby zaliczyć, nie aby przejść kolejne etapy, nie byle jak. Naprawdę mądrze, dobrze, jak najlepiej, wysoko. Pod każdym względem i nauki, i życia, osiągania celów, stawiania ich coraz wyższe. Naprawdę tego serdecznie wam, młodzi, ambitni, twórczy, żołni, wiedzy, studenci, życzę. Dziękuję panie rektorze za zaproszenie na inaugurację i do zabrania głosu. Zawsze mam takie poczucie, że chciałbym się jeszcze więcej powiedzieć, ale trzeba już kończyć, bo zawsze wszyscy się nudzić. Także dziękuję państwu za uwagę. Niech ten rok akademicki 2014-2015 będzie naprawdę rokiem udanym, a za rok, jak będzie dziesięciolecie, to powiemy więcej, podsumujemy głębiej i pochwalimy, panie rektorze, uczelnię jeszcze bardziej. Wszystkiego dobrego. Drodzy gospodarze dzisiejszej uroczystości, magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, państwo profesorowie, drodzy studenci, pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, drodzy goście, państwo posłowie, panie starosto, panie prezydencie, państwo prezesi, drogie panie i panowie. Kiedy szedłem tutaj, słyszałem słowo kazanie, ale niestety nie będzie kazania, będzie moje krótkie wystąpienie i chcę nawiązać do 25-lecia transformacji w Polsce. Myślę, że także studenci to dostrzegają, tę zmianę, przemiany, ale pragnę powiedzieć, że Polsce są dzisiaj może szczególnie potrzebni dobrze wykształceni, dobrze przygotowani, ale przede wszystkim silni i odważni młodzi ludzie. Kiedy nawiązalibyśmy do jakichś starych prawd, które funkcjonują w formie cytatów, a zostały wypowiedziane przez wielkich ludzi, to można by powiedzieć, że kiedy chcemy, żeby koń był silny, to dobrze go karmimy. A kiedy chcemy, żeby człowiek był silny, to musimy go uczyć. Kiedy chcemy, żeby człowiek był silny, to musimy go uczyć. Ale też pamiętajmy o tym i o innej prawdzie,
która mówi, że człowiek uczy się przez całe życie. Ale uwaga, z wyjątkiem okresu szkolnego. I chciałbym, aby tak nie było i abyście, drodzy studenci, uczyli się, wykorzystywali możliwości, które daje ta uczelnia i wiedzę, doświadczenie profesorów, którzy tutaj poświęcają swój czas po to, aby przygotować Państwa do funkcjonowania w sferze zawodowej, społecznej, politycznej, jako przyszłą naszą inteligencję, którą będziemy się szczycić i chlubić, ale głównie, żeby nasza ojczyzna się rozwijała. W imieniu własnym, ale także wojewody podlaskiego, pana Macieja Żywno, pragnę bardzo serdecznie podziękować władzom uczelni i całej społeczności studenckiej za zaproszenie mnie, nas na dzisiejszą inaugurację roku akademickiego. Przyjmijcie też najserdeczniejsze życzenia, aby ten rok był owocny, udany, żebyście czerpali Państwo wiele satysfakcji, profesorowie, ze skutecznie przekazanej wiedzy, ale przede wszystkim zachęcenia studentów do studiowania, do nauki. To jest niezmiernie ważne, żeby była chęć, ażebyście Państwo mieli satysfakcję z dobrze wykonanego swojego obowiązku dla siebie, nie dla nikogo, ale dla siebie i dla ojczyzny, zdobywania wiedzy po to, aby później ją wykorzystywać w swoim dalszym życiu. Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności. Pamiętajcie też, że dajecie dużo radości i satysfakcji własnym rodzinom, jeżeli zdobywacie dobre oceny, jeżeli z dobrymi wynikami kończycie wyższe uczelnie. Panie rektorze, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich Państwa pozdrawiam i cieszę się, że wspólnie z Państwem mogę uczestniczyć w tej inauguracji. Myślę, że kazanie nie było długie. Szanowni Państwo, studenci, znajdujemy się w murach uczelni, która w swojej nazwie ma jasny przekaz. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa kształci na potrzeby rynku pracy, na przykład na potrzeby przedsiębiorców. Ja cieszę się, że z roku na rok to kształcenie jest coraz lepsze, coraz bardziej znakomite, w coraz lepszych warunkach. Gratuluję panu rektorowi, senatowi, wszystkim pracownikom uczelni i studentom tych warunków. Pan rektor co roku na inauguracji, od kilku lat mam zaszczyt na niej bywać, podkreśla też w swoim wystąpieniu wynik ekonomiczny uczelni. I to bardzo dobrze, szanowni Państwo. Pan rektor ma korzenie przedsiębiorcy, ja to osobiście wiem i ja to wyczuwam w tych przemowach, ale to bardzo dobrze, bo zarówno przedsiębiorca, ale też uczelnia czy miasto powinno zarządzać gospodarczo. I gratuluję tego podejścia i gratuluję tego, że uczelnia rozgląda się wokół siebie, co się dzieje na rynku pracy, bacznie obserwuje i dostosowuje się do tak zmiennego otoczenia w biznesie. Dlatego też, żeby przyłączyć się do pomocy dla uczelni, Suwałska Specjalna Strefa Ekonomiczna pozwoliła sobie ufundować stypendia dla dwójki studentów, żeby łączyć biznes z nauką, żebyśmy byli coraz bliżej jako przedsiębiorcy studenta uczelni, ale myślę, że też powinniśmy sięgać głębiej do szkolnictwa średniego zawodowego. Jeśli moglibyśmy teraz, nie wiem, czy to panu Adrianowi Żukowskiemu i pani Edycie Ćwikłowskiej chciałbym wręczyć stypendium na okres semestru. Może przeczytam tu takie stwierdzenie Henry'ego Forda. Początek, połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp, współpraca to sukces. Dziękuję bardzo. Często musi być ta rozmowa jak biznes z biznesem, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. To jest podstawa działania, warunka gospodarki rynkowej. Niestety to jest
niezaprzeczalny. Panu profesorze dziękuję, szczególnie za te dwa stypendia też. To jest dlatego, że pewien początek, będziemy dalej tutaj się rozwijać, a pan prezes będzie mieć szczodrzejszą, ale jak. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jest, to bym poprosił może pana prezesa gaz systemu, pana Dariusza Mogdana. Nie uzgadnialiśmy, ale panie prezesie, rok temu pamiętam, jak pan tutaj polemicznie ze mną jeszcze, ale zapraszamy jako wielkiego przyjaciela naszej uczelni. Panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo, drodzy studenci. Po pierwsze bardzo serdecznie chciałbym podziękować za zaproszenie, tą wyjątkową uroczystość. Dzisiaj występuję zupełnie w innej roli. Tym większy dla mnie zaszczyt, że zostałem zaproszony. Do studentów mam tylko jedno przesłanie, mianowicie takie, że młodość jest tą wodą, która niestety przemija najszybciej. W związku z tym trzeba ją wykorzystać. A wszystkim wykładowcom życzę, aby tegoroczne wykłady były najlepsze. Dziękuję serdecznie. Panie rektorze, wysoki senacie, pracownicy tej uczelni, studenci, dostojni gości, pani poseł, panie pośle, pani wojewodo, szanowni państwo, to jest 10. inauguracja roku akademickiego w Suwałkach. Za rok będzie pełne 10 lat funkcjonowania tej uczelni. Cieszę się bardzo, że ta uczelnia tak się pięknie rozwijała w przyszłości i dzisiaj rozwija, bo rzeczywiście powstał z prawdziwego zdarzenia dom studenta, dom asystenta, a dzisiaj byliśmy świadkami uroczystości otwarcia Centrum Transferu Technologii. Nauka technologiczna wpływa na podniesienie atrakcyjności naszej uczelni, ale również mam nadzieję, że wpłynie również na wzmocnienie naszych firm, naszych przedsiębiorców, że ta baza uzupełniona o ten komponent właśnie intelektualny będzie wykorzystana przez te firmy, które funkcjonują w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. Suwalskich szkół ponadgimnazjalnych wyjeżdżają i nie wracają do naszego miasta, to myślę, że to, co się dzieje w tej chwili w sferze gospodarczej w naszym mieście, to jaka jest oferta przygotowana również dla suwalskich przedsiębiorców, jak również dla absolwentów różnych uczelni, również tej uczelni, stworzy taką możliwość, ażeby ten rozwój gospodarczy również tutaj mając ten wał w postaci strefy, specjalnej strefy ekonomicznej, jak również parku naukowo-technologicznego do końca rozwinąć i wykorzystać. W programie rozwoju przedsiębiorczości na lata 2014-2020 uchwalonym ostatnio przez Radę Miejską w Suwałkach są takie regulacje, które będą również umożliwiały absolwentom uczelni, tej uczelni, innych uczelni, uzyskanie, oprócz tego, że mamy park naukowo-technologiczny, który ma w swojej ofercie właśnie możliwość udzielania daleko idącej pomocy, łącznie z prowadzeniem tam biura, oczywiście przez rok całkowicie za darmo pomocy finansowej, pomocy prawnej również, to robimy kolejny krok. Będzie utworzony kapitał taki zamążkowy, czyli fundusz zamążkowy, który ma wspierać te firmy, które dopiero wchodzą na rynek, a z drugiej strony dla takich absolwentów, którzy mają pomysł na biznes, będzie wydzielona z zasobów miasta pula kilkunastu mieszkań,
które będą przydzielane właśnie absolwentom tej uczelni, innych uczelni, ale rzecz dotyczy mieszkańców naszego miasta, czyli naszej młodzieży. I myślę, że to jest dobra informacja, z którą się chciałbym przy tej okazji z Państwem podzielić. Gratuluję władzom uczelni bardzo dobrego rozwoju w aspekcie wykorzystywania naszego położenia geograficznego. I jak usłyszałem liczbę studiujących na tej uczelni absolwentów, to rzeczywiście ona z każdego roku wzrasta, a wobec tego ten kierunek, myślę, rozwoju uczelni i ta transgraniczność nasza, która jest wpisana tutaj w Suwalszczyznę i w nasze miasto, jest świetnie wykorzystywana. Na ten rok akademicki, a w zasadzie jestem bardzo zadowolony z tego, że wracają do Suwałk studenci. To miasto nabiera innego życia. Jeżeli jest kilkaset młodzieży, to po prostu miasto żyje nie tylko do godziny 18, jak niektórzy mówią, ale również i po godzinie 18 i weekendami można studentów spotkać w różnych interesujących miejscach. Rok akademicki to są nowe wyzwania, nowe cele, które stawia uczelnia, władze uczelni, pracownicy akademicy, a wobec tego życzę realizacji tych postawionych celów, wielu sukcesów w edukacji naszej młodzieży, a oczywiście studentom życzę, żebyście dobrze wykorzystali ten czas spędzony w murach tej uczelni i pamiętajcie, tu już była o tym mowa, żeby przykładać się do nauki, bo to później procentuje w tym już takim dorosłym, zawodowym życiu. W uczuciach jestem stały, to powiem tak, na ręce pana rektora złożę za chwileczkę grawertom, życzeniami, gratulacjami, a dla pani prorektor wiązankę kwiatów. Wszystkiego najlepszego. Z taką domieszką. Rano jest już kapitał gotowy, ale tego nie należy korzystać. Natomiast drugie to jest szukanie różnych rozwiązań bankowych, które są drogie, albo pomoc, którą tutaj pan prezydent jest bardzo cenna rzecz, rzeczywiście to pozwala. A to pierwsze rozwiązanie proszę wykreślić z pamięci. Moi drodzy, w ten sposób może ktoś jeszcze z sali by chciał zabrać głos? Czy są osoby, które... Ja tylko kilka takich słów, bo główne tezy wygłosiłem w czasie homilii, ale przysłuchując się tutaj wszystkim planom, chciałbym powiedzieć tak, że w tej całej perspektywie zacznę od góry, od studenta po żłobek, przydało mi się jeszcze duszpasterstwo akademickie po to, żeby, bo ostatnio mamy taki wysyp etyków z tytułem profesora, żeby nie było, że dzieci do żłobka będą trafiać z gimnazjów. Więc chciałbym zaproponować, żebyście właśnie w tym takim szerokim rozwoju w uczelni nie pominęli tego etapu. A mówię to dlatego, że ilekroć przeprowadzane są różnego rodzaju badania socjologiczne, przeprowadza się różnego rodzaju prognozy. Zawsze bierze się do tego bardzo często tak zwane twarde dane. A zapomina się o tym, że człowiek, ten sam człowiek zupełnie inaczej się zachowuje, kiedy jest
uczciwy i przyzwoity, a zupełnie inaczej, kiedy ma problem ze swoją moralnością. Och, zapraszam. Wasza magnificencjo rektorze, wysoki senacie, wszyscy czcigodni zgromadzeni. Ponieważ wielu osobom tutaj mogę nie być znany, pozwolę się przedstawić. Jestem byłym dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, a także byłym dziekanem Wydziału Urbanistyki i Architektury Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Do wystąpienia tego skłania mnie okoliczność, że znalazłem w internecie wielce interesujący materiał reporterski o Suwałkach, a w szczególności o uroczystości z okazji wydania znaczka pocztowego na cześć Suwałk i przy okazji trzechsetlecia Suwałk. Taka okoliczność, jak 300 lat istnienia miasta, to nie jest znowu aż tak wielkie mycyje, to słowo starzy Suwalczanie na pewno znają, żeby aż robić uroczystość. Co było natomiast ciekawe, motyw tego znaczka, bo pojawił się problem, co ma się na tym znaczku znaleźć i co Łomża ma do pokazania, żeby to wypuścić w postaci znaczka pocztowego. Wybrano ratusz. Ratusz jako taki znaczący obiekt zabytkowy, charakteryzujący się między innymi takim niewielkim jakby donżonem nad częścią wejściową. Ale nawet ten ratusz i ten donżon nie są niczym nadzwyczajnym, bo na przykład ratusz łomżyński ma niemal identyczny donżon nad częścią wejściową, tyle że starszy. Projektant znaczka, plastyk, znalazł się przed trudnym problemem. Jak ma ten skromny, ubogi budynek, ubogi w sensie jakiejś intensywności formy architektonicznej, zaprezentować na znaczku? Poszedł na taką koncepcję, żeby podzielić znaczek na dwie połowy, jedną większą, drugą mniejszą. Na tej mniejszej przedstawiono fotografię barwną, a na większej części rycinę, rysunek elewacji frontowej ratusza. Nie udał się ten zabieg graficzny. No ale nie mogę się dziwić. Nikt by nie potrafił pokazać czegoś interesującego, charakterystycznego dla Suwałk. Podobny problem, co miasto ma, co ma mieć, ma nie jedno miasto. Aczkolwiek znaczki pocztowe mają najróżniejsze miasta i Gorzów Wielkopolski, i Chorzów, i nie mówiąc o Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie czy Warszawie, to pojawia się pytanie, co można z obszaru Suwałk, z przestrzeni suwalskiej pokazać jako charakterystyczny, nie tylko piękny, ale przede wszystkim interesujący, symbolizujący i ekscytujący symbol, obraz. Taki problem miało niewielkie hiszpańskie miasto leżące w Baskonii, czyli w kraju Basków. Niewielkie mówię, ale siedmiokrotnie większe od Suwałk, o którym nikt nie słyszał. Miasto Bilbao
wówczas nie słyszał. Władze tego miasta zwróciły się do znanego wówczas i ekscentrycznego architekta amerykańskiego Franka Gehry'ego o projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej i w Bilbao powstał słynny obiekt autorstwa Franka Gehry'ego, do którego zaczęły zjeżdżać tłumy, nazwę to tak, pielgrzymów sztuki i architektury. Jest to dowód, to jest piękny obiekt, to Muzeum Gehry'ego, ale jest to w dodatku obiekt wielce ekscentryczny, pobudzający, chyba zdany większości państwa. Czy co Suwałki mają, w cudzysłowie, co mają do pokazania na znaczku? No mają Konopnicką i wyszedł specjalny znaczek z Konopnicką. No ale co mają? Trzeba tutaj zrobić coś takiego, żeby Suwałki to miały. Bo nie tylko praca, mądrość, nie tylko to, co dobre, nawet nie tylko to, co piękne liczy się. Liczy się to, co nadzwyczajne, co niezwykłe, co niespotykane. Tak na przykład w Stanach Zjednoczonych miałem okazję oglądać na wybrzeżu wschodnim w Atlantic City miasto, które celowo zbudowane jest z samych kiczów architektonicznych, kontrolowanych metakiczów. I te kicze oglądać ludzie przyjeżdżają. Ja też przyjeżdżałem, tam przyjechałem po to. Jestem pewien, że referat, a właściwie wykład pana profesora Zbigniewa Petera Pielińskiego na temat ogólnie nazwany pod ogólnym hasłem ofensywy kulturalnej w obszarze ogólniejszego pojęcia Kalowska-Gatos jest, pokaże pewną właściwą drogę w tę stronę, żeby Suwałki coś miały, żeby ludzie mogli powiedzieć, jedźcie do Suwałk, zobaczycie tam coś, czego nigdzie indziej nie ujrzycie, nie zobaczycie. Wydaje mi się, że uczelnia tutaj wychodząc z tym tematem jako problemem nauki i problemem twórczości przestrzennej spełnia właściwy, staje się właściwym kierunkowskazem, jak władze miejskie mają podejść do tych problemów. To nie wyczerpuje wszystkiego, co można. Życzyłbym temu miastu pełnego lokalnego patriotyzmu, co między innymi w tym reportażu z uroczystości na cześć znaczka pocztowego dało się wyczuć, żeby był to jeden z frontów, które pokażą kierunek działania władz miejskich. Dziękuję bardzo. Jeszcze będzie pan bardzo miał ciąg dalszy, jak tych wystąpień. Moi drodzy, czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Już nie ma. W takim razie przystąpimy do realizacji bardzo ważnej rzeczy, momentu immatrykulacji studentów. I proszę pan rektor o przeprowadzenie tego aktu ważnego. Informuję, że do immatrykulacji zostali wytypowani studenci, którzy uzyskali na poszczególne kierunki studiów. Zapraszam na scenę pana Tomasza Żyndę, kierunek finanse i rachunkowość.
pana Marcina Grześ, kierunek ekonomia. Panią Anetę Laskowską, kierunek pedagogika. Panią Karolinę Myszkiewicz z kierunku filologia angielsko-rosyjska. Pana Tomasza Wiśniewskiego, kierunek transport. Zapraszam na scenę panią Jolantę Pieślak, kierunek zarządzania inżynieria produkcji. Panią Martę Boska z kierunku budownictwo. Panią Karolinę Staśkiewicz, kierunek pielęgniarstwo. Pana Przemysława Wasilewskiego, kierunek ratownictwo medyczne. Panią Karolinę Bielecką, kierunek kosmetologia. Panią Paulę Dudarewicz, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.